Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Stacja Imigracja. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji i oczywiście skomentowania dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego Wielka Brytania nie wróci do Unii Europejskiej w najbliższym czasie i dlaczego nie jest to nie tylko na rękę Wielkiej Brytanii, ale również samej Unii Europejskiej. Dzisiejszy odcinek będzie jednym z dłuższych, dlatego że temat jest bardzo złożony. Będzie dużo informacji i danych, dlatego zachęcam Was do zaparzenia angielskiej herbatki, naszykowanie ciastek i usadowienia się wygodnie w fotelu, zanim zaczniecie oglądać. A teraz już bez zbędnego przedłużania i tak już długiego odcinka zapraszam do oglądania. W Wielkiej Brytanii oczywiście pojawiło się rozczarowanie Brexitem. Ograniczenia umowy handlowej i współpracy Borisa Johnsona są oczywiste. Jednak nowy premier Keir Starmer z Partii Pracy ma jedynie skromne ambicje co do relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Wydawać by się mogło, że Partia Pracy powinna być znacznie odważniejsza, przyjmując etapowe podejście powrotu do pełnego członkostwa i zaproponować powinna wczesną inicjatywę utworzenia nowej Unii Celnej z Unią Europejską, a następnie umowę stowarzyszeniową z jednolitym rynkiem i traktat o współpracy politycznej w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Nowa kategoria członkostwa, stowarzyszonego tak zwanego, mogłaby być przydatnym kamieniem milowym w drodze do stania się pełnoprawnym państwem członkowskim w przyszłości. Jednakże Keir Starmer mówi nam, że pod jego rządami Wielka Brytania nie powróci do Unii Europejskiej. Nie będzie też dążył do ponownego wejścia do Unii Celnej, ani do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Będzie jednak starał się sprawić, by Brexit zadziałał lepiej niż za rządów konserwatystów. W wywiadzie dla Financial Times przyznał, że prawie wszyscy uznają, że umowa zawarta przez Johnsona nie jest dobrą umową. Myślę, że możemy mieć znacznie bliższe stosunki, powiedział premier Starmer. Partia Pracy wydaje się opierać swoje nadzieje na przeprowadzeniu przeglądu umowy o handlu i współpracy Borisa Johnsona z 2020 roku, której artykuł 776 stanowi, że strony wspólnie dokonają przeglądu wdrażania niniejszej umowy i umów uzupełniających oraz wszelkich kwestii z nimi związanych 5 lat po wejściu w życie niniejszej umowy i co 5 lat od tego momentu. Jednak wszystko, czego Starmer może chcieć, musi zostać wynegocjowane i uzgodnione wspólnie z instytucjami Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Unię Europejską, celem przeglądu, którego rozpoczęcie zaplanowano dopiero na 2026 rok, będzie poprawa sposobu wdrażania TCA, a nie jego rewizja. Dodatkowe umowy mogą być negocjowane w obszarach nieobjętych TCA, ale będzie to wymagało od Wielkiej Brytanii jasnego wyobrażenia o tym, czego chce, a Komisja Europejska będzie musiała ubiegać się o nowy mandat od Rady Unii Europejskiej i go uzyskać, zanim negocjacje będą mogły się w ogóle rozpocząć. Jednym z problemów Starmera jest to, że Bruksela straciła ochotę na negocjacje z Brytyjczykami. Inne, znacznie pilniejsze kwestie tłoczą się w programie Unii Europejskiej, na przykład kwestia zrównoważenia kolejnej rundy rozszerzenia z nieuniknioną potrzebą reform wewnętrznych. Wielka Brytania zniknęła z pola widzenia. Unia nie zastanawiała się wstecz nad tym, dlaczego i jak pozwolono na Brexit. Jeżeli już mamy obwiniać, to Brexit był winą wyłącznie Wielkiej Brytanii. Utrata Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego jest oczywiście w Unii Europejskiej żałowana, ale nie opłakiwana. Komisja sporządza roczne sprawozdania na temat sytuacji po Brexicie, w których stara się prześledzić zmienne wiatry brytyjskiej polityki europejskiej. Warto zwrócić uwagę na wnioski z jej najnowszego sprawozdania, które mówi, że TCA jest bardzo dobrą umową dla Unii Europejskiej. Zajmuje się interesami Unii w zakresie handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem. Jednocześnie umowa w pełni odzwierciedla polityczne czerwone linie, które Unia Europejska i państwa członkowskie wspólnie ustaliły po decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii. Ogólnie rzecz biorąc, TCA funkcjonuje dobrze. Będąc jednym z najbardziej ambitnych i kompleksowych porozumień tego rodzaju na świecie, TCA jest koncepcyjnie bardzo różne od uczestnictwa w jednolitym rynku Unii i Unii Celnej. Po 2 latach stosowania TCA wpływ rozpadu głębokiej integracji gospodarczej zapewniane przez jednolity rynek, Unię Celną i inne towarzyszące polityki stał się bardzo widoczny.
Parlament Europejski bowiem śledzi sprawozdania Komisji, identyfikując liczne obszary rzeczywistych lub nadchodzących rozbieżności między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Zasadniczo rzecz biorąc, Parlament pozytywnie ocenia TCA, które, jak twierdzi, ogranicza negatywne konsekwencje Brexitu. Posłowie do Parlamentu Europejskiego nie sprzeciwiają się opinii Komisji, że radykalna rewizja TCA nie jest rozważana, ale twierdzą, że mają prawo być ściśle zaangażowani w każdy przegląd, zawsze wtedy, kiedy będzie miał on miejsce. Nic w sprawie Brexitu nie było ani szybkie, ani proste, ani oczywiste. Traktat TCA składa się z 782 artykułów oraz tysięcy stron protokołów, deklaracji i załączników technicznych. Ponadto TCA jest uzupełnieniem umowy o wystąpienie z 2019 roku, która sama w sobie zawiera 185 artykułów i 3 protokoły, w tym kontrowersyjny protokół dotyczący Irlandii Północnej, który pozostawia prowincję częściowo w ramach reżimu Unii Europejskiej. Ćwiczenie dyplomatyczne mające na celu wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Unii, w tym uruchomienie artykułu 50 TUE i okresu przejściowego, trwały 6,5 roku po referendum w czerwcu 2016. Negocjacje dotyczące tzw. ram windsorskich z lutego 2023, które rzekomo ułatwiają wdrożenie protokołu w sprawie Irlandii Północnej, trwały kolejne 2 lata i nie są jeszcze w pełni operacyjne. Sam TCA nie jest stabilną umową, a kilka postanowień ma charakter jedynie tymczasowy. Tutaj wyjątek Izby Rozliczeniowej, na przykład dla City of London, wygasa w czerwcu 2025 roku i będzie wymagać renegocjacji. Kilka prawnie wiążących decyzji podjętych w celu wypełnienia próżni pozostawionej przez Brexit wciąż nie zostało wdrożonych, głównie dlatego, że brytyjskie państwo nie ma wystarczającej zdolności administracyjnej, aby działać sprawnie. Na przykład po opuszczeniu Unii Celnej Wielka Brytania nadal nie jest w stanie wprowadzić kontroli importowych we wszystkich punktach granicznych. Zatem rzeczywiście, jeśli istnieje pole do poprawy w sposobie wdrażania TCA, wiele zależy od jednostronnych działań brytyjskiego rządu, ale jego słabo wyposażone agencje i organy regulacyjne starają się poradzić sobie z nowymi obowiązkami przejętymi od Komisji Europejskiej. Nacisk na Urząd np. do spraw konkurencji i rynków, Agencję do spraw standardów żywności lub Urząd Ochrony Środowiska jest na przykład ogromny. W Westminsterze parlament spędził wiele czasu pośród wielu urazów, jakie dostał, na opracowanie okupiających podstawowych przepisów i instrumentów ustawowych, których celem jest zrekompensowanie zniszczenia wysoce zintegrowanego związku prawnego, jaki Wielka Brytania zbudowała z Unią Europejską w ciągu ostatniego półwiecza. Ten ogromny wysiłek w odzyskiwaniu kontroli, jak to nazywają, przerywany wycieczkami do Sądu Najwyższego, osiągnął punkt kulminacyjny w oksymoronicznym tzw. Retained EU Law Revocation and Reform Act z roku 2023, który pozostawia konserwatywnych ministrów, parlamentarzystów, parów i urzędników pogrążonych w absolutnym zamieszaniu. Doświadczenie Brexitu w praktyce zniszczyło wiele złudzeń co do równowagi korzyści między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną. Wielka Brytania poza ekosystemem Unii okazuje się zbyt słaba, aby wpływać na sposób ustalania, certyfikowania i egzekwowania standardów handlowych. Jedną z nielicznych sprzeczności Brexitu jest to, że brytyjscy eksporterzy chcą sprzedawać towar do Unii Europejskiej, muszą w każdym przypadku dostosowywać się do europejskich standardów, których londyńscy politycy próbowali uniknąć. Po opuszczeniu Unii Celnej, Unii Europejskiej, brytyjskie przedsiębiorstwa stają w obliczu komplikacji związanych z regułami pochodzenia, które utrudniają nieograniczony wolny handel towarami, który obiecał TCA. Reguły pochodzenia okazują się być szczególną przeszkodą w nowych technologiach, takich jak pojazdy elektryczne, gdzie łańcuchy dostaw są długie, a źródła są globalne. Te tak bardzo chwalone równe warunki gry, będące przedmiotem negocjacji w sprawie wycofania się z artykułu 50, nie są zagwarantowane przez samo wzajemne uznawanie standardów, ale wymagają od Wielkiej Brytanii dynamicznego dostosowania się do dorobku prawnego Unii w miarę jego rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest oczywiście zaskoczeniem, że Brexit poprzez wnoszenie barier w handlu pozostawił Wielką Brytanię znacznie uboższą. Skala szkód została przesłonięta przez przypadkową pandemię, ale we wszystkich
tych wskaźnikach wielkość gospodarki Wielkiej Brytanii skurczyła się od 2016 roku. Nawet własne Biuro Odpowiedzialności Budżetowej rządu Wielkiej Brytanii prognozuje, że długoterminowa produktywność spadnie o 4%, a wolumen handlu o 15%. Model Centrum Reform Europejskich przewiduje 5% obniżkę PKB po spadku wartości funta i spadku inwestycji i handlu. Żaden zakątek brytyjskiego życia nie pozostał całkowicie wolny od problemów związanych z Brexitem. I podczas gdy partia konserwatywna kontynuowała wojnę domową w Europie, nie należy lekceważyć konsekwencji dla Partii Pracy. Partia Pracy była bowiem oficjalną partią większościową pozostającą przy Unii Europejskiej, ale za Jeremy'ego Corbyna nie odegrała pozytywnej roli w kampanii referendalnej. Jej sprzeciw wobec oficjalnego procesu Brexitu został sparaliżowany przez niechęć do lekceważenia wyników głosowania powszechnego. Partia Pracy odmówiła bowiem pomocy Terezie May w zabezpieczeniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, która zachowałaby członkostwo w Unii Celnej i jednolitym rynku. W rzeczywistości to sam obecny premier Keir Starmer przewodził nieco lekkomyślnej kampanii Partii Pracy na rzecz drugiego referendum. Dopiero dość niedawno, po katastrofalnej porażce w wyborach powszechnych w 2019 roku, przywództwo Partii Pracy stało się bardziej strategiczne. Ministrowie do spraw cieni próbowali zidentyfikować elementy TCA do przeglądu, gdy pojawi się taka możliwość, ale nie było kompleksowego katalogu tego, co zrobi rząd Partii Pracy. Manifest wyborczy partii w 2024 nie ryzykował śmiałej polityki wobec Europy. Rząd Partii Pracy powinien zatem przygotować się do wykorzystania większej liczby wspólnych struktur zarządzania TCA pod nadzorem Ministerialnej Rady Partnerstwa. Parlamentarne Zgromadzenie Państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, które spotyka się 2 razy do roku, aby omówić konkretne obszary wspólnego zainteresowania, mogłoby tak naprawdę stać się bardziej aktywne w przesłuchiwaniu komisarzy i ministrów Wielkiej Brytanii. W poszukiwaniu większej konwergencji priorytety wydają się obejmować ułatwienie mobilności pracowników krótkoterminowych, na przykład takich jak na przykład muzycy, i ponowne przystąpienie studentów do programu Erasmus+. TCA umożliwia również większą współpracę w sektorze energetycznym. Takimi pożądanymi dostosowaniami mogłaby zarządzać właśnie Rada Partnerstwa. Niemniej jednak rozwiązanie większości innych problemów, takich jak na przykład przyjęcie unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych i weterynaryjnych, będzie wymagało dodatkowych porozumień do TCA. Liczne obszary możliwej głębszej konwergencji pod rządami Partii Pracy będą oznaczać złożone, szczegółowe i prawdopodobnie długotrwałe negocjacje. Należą do nich wzajemne uznawanie ocen zgodności lub norm zawodowych, powiązanie brytyjskiego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla z unijnym systemem handlu emisjami ETS, unikając nowego unijnego mechanizmu dostosowania ograniczonego dotyczącego emisji dwutlenku węgla oraz harmonizacja w nowo regulowanych sektorach agendy cyfrowej lub sztucznej inteligencji. Wysokim priorytetem dla każdego brytyjskiego rządu jest ograniczenie nielegalnej imigracji. Brexit odciął Wielką Brytanię od unijnego systemu azylowego i imigracyjnego. Ostatnio rząd Torysów zawarł techniczne porozumienie z Frontexem, opisane przez ministra spraw wewnętrznych Jamesa Cleveriego jako przełomowe porozumienie robocze. Jednak pełny dostęp Wielkiej Brytanii do unijnego systemu Eurodac w celu monitorowania migrantów będzie wymagał inicjatywy politycznej nowego rządu Partii Pracy, który będzie skłonny zaakceptować nadzór sądowy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie trzeba tutaj dodawać, że wśród komentatorów już teraz jest wiele spekulacji na temat tego, co Partia Pracy zrobi w rządzie. Wyłania się z tego wiele niejasnych opcji i różnorodności harmonogramów. Lobby biznesowe i organizacje pozarządowe po obu stronach kanału La Manche będą dokładnie analizować przegląd relacji po Brexicie przeprowadzony przez Partię Pracy. Przemysł i handel w Wielkiej Brytanii znalazł teraz głos, który w dużej mierze umykał im przed i po referendum i nie będą już cierpieć w milczeniu, jeśli wtrącający się ministrowie i urzędnicy wydadzą czy wyrządzą dalsze szkody. Wielu najbardziej zagorzałych zwolenników Brexitu, na przykład w takich obszarach jak rolnictwo i rybołówstwo, zdaje sobie teraz sprawę, że TCA działa lepiej dla Unii niż dla Wielkiej Brytanii. Władze lokalne i regionalne, oderwane od swoich
europejskich powiązań są coraz bardziej otwarte. Burmistrz Londynu Sadiq Khan przewodził tej akcji. Brytyjskie uniwersytety już mocno lobbowały za tym, aby Wielka Brytania ponownie dołączyła do unijnej społeczności badawczej Horizon. Debata na temat tego, co Wielka Brytania powinna zrobić dalej, będzie oparta na analizie tego, w jaki sposób inni sąsiedzi Unii Europejskiej zdołali związać się ze zwyczajami Unii i normami jednolitego rynku, mimo że pozostają poza Unią Europejską. Szwajcaria na przykład wynegocjowała udane umowy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych i ocen zgodności przemysłowej. Norwegia, Islandia i Liechtenstein wynegocjowały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym z Unią Europejską na początku lat 90. EOG nadal się rozwija. Norwegia na przykład przystąpiła do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jednak EOG w pełni akceptuje unijne uprawnienia regulacyjne, a nawet Szwajcaria, która miała trudne stosunki z Brukselą, wydaje się być na etapie nowego porozumienia ramowego z Unią Europejską, które w końcu uznaje władzę sądowniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zatem droga Partii Pracy do bliższych i bardziej produktywnych relacji z Unią Europejską prawdopodobnie nie będzie całkowicie gładka. Ograniczenia tego, co można osiągnąć na warunkach i w zakresie przeglądu TCA, zostaną szybko zrozumiane. Ale to, co wydarzy się później, będzie zależało od strategii, która będzie przekonująca zarówno dla brytyjskiego elektoratu, jak i dla instytucji Unii i państw członkowskich. Nowy rząd Wielkiej Brytanii powinien jak najszybciej opracować podejście krok po kroku, ewoluując od Unii celnej poprzez umowę stowarzyszeniową i współpracę w zakresie bezpieczeństwa, poprzez członkostwo stowarzyszone, aż na końcu do pełnej akcesji. Zajmijmy się zatem każdym z tych etapów po kolei. Po jak najlepszym dopracowaniu TCA, następnym oczywistym krokiem dla Wielkiej Brytanii byłoby poszukiwanie nowej umowy o Unii Celnej z Unią Europejską. Nie oznaczałoby to ponownego przystąpienia do Unii Celnej, którą opuścili w 2021 roku, ale zawarcie nowej umowy dwustronnej z Unią Europejską, mającej na celu ułatwienie handlu towarami poprzez redukcję wszystkich uciążliwych barier. I tutaj oczywiście mam na myśli zwłaszcza tych dotyczących reguł pochodzenia. Nowa umowa celna między Unią a Wielką Brytanią jest konieczna, aby obniżyć koszty handlu. Zgodnie z zasadami WTO, Unia Celna zobowiązałaby Wielką Brytanię do stałego dostosowywania treści umów handlowych z państwami trzecimi do polityki handlowej Unii Europejskiej. Rząd Partii Pracy zrezygnowałby wówczas z umów handlowych torysów po Brexicie i unikałby dążenia do marginalnych umów o wolnym handlu z krajami odległymi geograficznie. W rzeczywistości nie jest to jednak taka wielka ofiara, bowiem wszystkie traktaty torysów były w najlepszym razie skromne pod względem wzrostu, a w najgorszym kontrowersyjne. Na przykład ten z Australią, który zagraża brytyjskiemu rolnictwu powodzią australijskich produktów mięsnych. Po zawarciu oddzielnych umów o wolnym handlu z Australią, Nową Zelandią, Japonią i podpisaniu kompleksowego i progresywnego porozumienia na rzecz partnerstwa transpacyficznego, tzw. CPTPP, pozostało bardzo niewiele państw, z którymi Wielka Brytania może mieć nadzieję na zawarcie większej liczby takich porozumień. Stany Zjednoczone na przykład nie zaoferują Brytyjczykom uprzywilejowanego partnerstwa handlowego, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie w listopadzie. Indie już zwlekają, prawdopodobnie celowo, z podpisaniem takiej umowy. Rozmowy handlowe z Kanadą zostały przerwane. Tymczasem Unia Europejska nadal jest zdecydowanie największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Niedawny raport sugeruje, że ponad 53% całego handlu Wielkiej Brytanii odbywa się właśnie z Unią Europejską. Powrót do swobodnego przepływu towarów z Unii Europejskiej byłby łatwym zyskiem dla nowego rządu i z perspektywy Unii Europejskiej byłby łatwy do osiągnięcia. Po otrzymaniu wniosku o zabezpieczeniu umowy o Unii Celnej, Komisja zwraca się do Rady o mandat negocjacyjny. Po uzyskaniu pozytywnej propozycji Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, Rada zawiera umowę. Rada Europejska działa, jak zazwyczaj, kwalifikowaną większością głosów. Unia Europejska z pewnością powita brytyjską umowę o Unii Celnej, która zwiększy wpływy Unii Europejskiej w polityce handlu światowego, a także zakotwiczy przepisy o równych szansach. Towary
do i z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej byłyby traktowane jak towary krajowe do celów opodatkowania i regulacji. Kontrole graniczne i formalności zostałyby uproszczone, a wszelkie ograniczenia ilościowe zostałyby zakazane. Unia celna zapewne byłaby bardzo popularna wśród eksporterów po obu stronach kanału La Manche. Dlatego Unia celna obejmująca całą Wielką Brytanię byłaby szczególnie korzystna dla przedsiębiorców w Irlandii Północnej. Wczesna inicjatywa rządu Starmera, w której zażądano umowy celnej, przypominałaby Unię Europejską o dalszym istnieniu Wielkiej Brytanii. Negocjacje w sprawie Unii celnej nadałyby impet relacjom między Londynem a Brukselą i wzmocniłyby wzajemne zaufanie polityczne, znacznie nadwątlone po czasach Brexitu. Traktat o Unii celnej mógłby zostać zawarty w ciągu pierwszej pięcioletniej kadencji Starmera na stanowisku premiera. I oczywiście pojawiłyby się efekty uboczne, na przykład liberalizacja restrykcyjnych przepisów TCA dotyczących kabotażu logicznie wynikałaby z umowy o Unii celnej w celu obniżenia kosztów przewozu towarów. Mogłyby zostać uwzględnione na przykład inne środki harmonizacji w polityce transportowej. Bliższa współpraca w sprawach celnych powinna wkrótce otworzyć drzwi do dalszej konwergencji w polityce konkurencji, pomocy państwa i opodatkowaniu, zachęcając Wielką Brytanię do zbliżenia swojego ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Jednakże handel towarami, jak już zresztą widać, jest znacznie mniej ważne dla gospodarki Wielkiej Brytanii niż handel usługami. Uzyskanie pełnego dostępu do wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej zobligowałoby Wielką Brytanię do zaakceptowania całej gamy swobody przepływu pracowników, liberalizacji prawa przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu kapitału. Przestrzeganie zasady czterech swobód, które leżą u podstaw rynku wewnętrznego, stale angażowałoby Wielką Brytanię w polityki towarzyszące, które były rozwijane przez dziesięciolecia w celu wzbogacenia rynku wewnętrznego. Na przykład swoboda przepływu oznacza wspólne podejście do prawa pracy. W niektórych obszarach, takich jak na przykład badania naukowe i rozwój technologiczny, Starmer już wyraził chęć zaangażowania się. Istnieją zatem mocne argumenty za tym, aby Wielka Brytania dostosowała się do norm Unii Europejskiej w kwestiach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów. I już teraz jest jasne, że decyzja Wielkiej Brytanii po Brexicie o wykluczeniu się z Europejskiej Agencji Leków, której siedziba mieściła się w Canary Wharf, zwiększyła koszty i zakłóciła dostawy leków do NHS-u. Biorąc za słowo lidera Partii Pracy, decyzja o przystąpieniu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wydaje się być kwestią zarezerwowaną drugiej kadencji rządu. Rozsądnie byłoby jednak, gdyby Starmer wykorzystał wczesną umowę o Unii celnej, ogłaszając zaplanowane etapowe podejście Wielkiej Brytanii do przyłączenia się do Irlandii Północnej w ramach jednolitego rynku europejskiego. Musiałby on przedstawić korzyści dla całego Zjednoczonego Królestwa płynące ze swobodnego przepływu osób, usług i kapitału w Europie, ostrzegając Brytyjczyków o fakcie, że wzrost gospodarczy opiera się na integracji europejskiej. Kampania na tej podstawie od dawna oczekiwana znormalizowałaby debatę europejską, pozwalając narodowi zostawić za sobą psychodramę Brexitu. Przybliżyłaby Wielką Brytanię do rzeczywistości tempa i zakresu wspólnej polityki Unii Europejskiej. W niektórych prominentnych kręgach Unii Europejskiej panowało przekonanie, że w trakcie procesu wdrażania artykułu 50 Wielka Brytania próbowała wybierać sobie najlepsze owoce integracji europejskiej, nie ponosząc jej prawdziwych kosztów ani nie przestrzegając zasad Unii. Umowa o tzw. jednolitym rynku miałaby formę umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską, o której miałaby decydować Rada działająca jednomyślnie. Starmer i jego ministrowie musieliby przekonywująco argumentować, że Wielka Brytania w ramach jednolitego rynku przyczyniłaby się do ogólnej produktywności gospodarki europejskiej i stymulowałaby inwestycje. Niektóre państwa członkowskie Unii mogą potrzebować przekonania, że Wielka Brytania może honorować swoje zobowiązania finansowe i prawne wobec Unii. Na tym etapie Wielka Brytania nie musi podpisywać się pod wspólną polityką rolną, ani Unią Gospodarczą i Walutową, ani nawet pełnym wachlarzem polityk Unii Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Taka umowa o stowarzyszeniu nie przesądzałaby ani nie wyprzedzała przyszłej decyzji o ubieganiu się o pełne członkostwo, chociaż ułatwiałaby akcesję w nadchodzących latach, gdyby złożono taką ofertę.
Cała Europa będzie zapewne oczekiwać, że jeżeli Wielka Brytania wróci do Europy, to będzie gotowa wzmocnić wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, tak zwane WPZIB Unii Europejskiej. Dotrzymanie obietnicy ściślejszej współpracy z partnerami w Unii w sprawach zagranicznych, zwłaszcza z Francją, jako mocarstwem nuklearnym i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, byłoby mile widzianym postępem w podejściu Wielkiej Brytanii do WPZIB, gdy była ona wcześniej państwem członkowskim. Paryż zapewne będzie chciał, aby Londyn zaakceptował, że konferencja Europejskiej Wspólnoty Politycznej będzie prowadzona pod auspicjami Unii Europejskiej, zapewniając użyteczną platformę, na której Unia może potwierdzić swoją strategiczną autonomię. W kontekście rosyjskiego zagrożenia dla NATO, Partia Pracy wyraziła upodobanie do paktu obronnego z Unią. Minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni David Lammy powiedział podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium 18 lutego tego roku, że to absolutnie fundamentalne, aby Wielka Brytania i Europa miały jak najściślejsze relacje, a era Brexitu się skończyła, sytuacja jest uregulowana. Ale beztroskie słowa tutaj nie wystarczą. Jakikolwiek przyszły delikatny nowy traktat o współpracy politycznej i bezpieczeństwa będzie potrzebny, zanim Wielka Brytania będzie mogła systematycznie zaangażować się w rosnące wysiłki obronne Unii Europejskiej. Ten traktat będzie musiał obejmować zamówienia na uzbrojenie, udział przemysłu w Europejskiej Agencji Obrony, wkłady finansowe do Europejskiego Funduszu Obronnego, zaangażowanie instytucjonalne w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, prawne zobowiązanie do solidarności z państwami członkowskimi Unii, protokoły bezpieczeństwa dotyczące dzielenia się informacjami wywiadowczymi oraz szczelne ustalanie dotyczące dowodzenia i kontroli wspólnych operacji wojskowych. Aby pomóc Ukrainie, Wielka Brytania powinna również przystąpić do Europejskiego Instrumentu Pokojowego Unii Europejskiej. Opcje te byłyby dostępne dla Wielkiej Brytanii podczas negocjacji w sprawie Brexitu, ale zostały odrzucone przez Johnsona. Ich wskrzeszenie pod rządami Starmera jest więc zatem prawdopodobne. Partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa stanie się priorytetem, jeśli Donald Trump powróci do Białego Domu w wyborach w USA w listopadzie 2024 roku. Wielka Brytania może odegrać kluczową rolę w procesie zacieśnienia współpracy Unii i NATO. Wcześniej argumentowałem, że nadszedł czas, aby Unia Europejska wynalazła nową formę afiliacji z innymi państwami, aby lepiej sprostać wymaganiom coraz bardziej skomplikowanej, szerszej Europy. Mając na celu wykorzystanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i wzmocnioną współpracą polityczną, Wielka Brytania mogłaby następnie starać się o formalne członkostwo stowarzyszone w Unii. Taka kategoria członkostwa musiałaby zostać wprowadzona do traktatów Unii Europejskiej w momencie ich następnej rewizji. Członkostwo stowarzyszone może opierać się na przestrzeganiu 5 kluczowych zasad zawartych w traktacie o Unii Europejskiej, artykułu 2 o wartościach, artykułu 4 o szerszej współpracy, artykułu 6 o karcie praw podstawowych oraz artykułu 8 o rozwijaniu szczegółowych stosunków między dobrymi sąsiadami, również artykułu 21 o solidarności międzynarodowej. Państwa stowarzyszone powinny żądać ograniczonych praw głosu w Radzie, a nie weta w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej, które ma do nich zastosowanie. Na tej podstawie Unia Europejska ustalałaby warunki z poszczególnymi państwami stowarzyszonymi. Na przykład Norwegia i Islandia mogą wykorzystać szansę, jaką daje status kraju stowarzyszonego do znaczącej modernizacji swoich umów stowarzyszeniowych. Dodanie nowej klasy częściowego członkostwa pomnożyłoby narzędzia dostępne dla Unii w jej stosunkach z sąsiadami i pozwoliłoby jej rozwijać prawdziwe, uprzywilejowane partnerstwa z podobnie myślącymi krajami europejskimi, które z jednego lub drugiego powodu nie są w stanie lub nie chcą stać się pełnoprawnymi państwami członkowskimi. Członkostwo stowarzyszone, które umożliwiałoby pewien udział w życiu demokratycznym instytucji Unii Europejskiej, mogłoby być atrakcyjne dla brytyjskiego rządu, niepewnego swojego europejskiego powołania lub niezdolnego do zgromadzenia niezbędnego stopnia poparcia społecznego, aby naciskać na znów kolejną pełną akcesję. Okres oswojenia się brytyjskiej opinii publicznej z instytucjami Unii Europejskiej mógłby przynieść korzyści w rozwiązaniu podejrzeń i wrogości wobec Brukseli, które były szeroko rozpowszechnione podczas wcześniejszego nieudanego członkostwa Wielkiej Brytanii. Afiliacja może również pomóc brytyjskim prawnikom w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Wprowadzenie członkostwa afiliacyjnego zachęciłoby nie tylko Wielką Brytanię, ale i inne kraje do zbieżności z instytucjami, normami i celami Unii Europejskiej. Ukraina na przykład mogłaby wykorzystać częściowe członkostwo jako etap przejściowy w przejściu do pełnego członkostwa. Już jej wniosek o akcesję zmusza Unię do zmiany polityki i procedur rozszerzania. Pod pewnymi względami Ukraina znacznie wyprzedza w tej chwili Wielką Brytanię zgodnie z normami Unii Europejskiej. Umowa o stowarzyszeniu z 2014 roku wprowadza zatem Ukrainę na ścieżkę głębokiej i kompleksowej strefy wolnego handlu. W grudniu 2023 roku Rada Europejska przyjęła Ukrainę jako państwo akcesyjne. W każdym razie należy mieć nadzieję, że zarówno Ukraina, jak i Wielka Brytania będą chciały odegrać aktywną rolę jako obserwatorzy w konwencji, która zostanie wezwana do zmiany traktatów Unii Europejskiej i poprawy zarządzania Unią Europejską. Nie należy w ich interesie narodowym, aby Unia Europejska pozostawała w stagnacji i nie była w stanie przekształcić się w potężną, demokratyczną Unię Federalną. Bowiem nie byłoby sensu starać się o dołączenie do Unii, która nie działa dobrze i ryzykuje rozpadem. Leczenie ran Brexitu będzie wymagało nie tylko powitalnego wyciągnięcia ręki ze strony Brukseli, ale także zdecydowanego popchnięcia ze strony Londynu. Keir Starmer nalega, że pod jego premierostwem Wielka Brytania nie dołączy ponownie do Unii Europejskiej. Ale co jeśli premier zmieni zdanie? Może bowiem zdać sobie sprawę, że ingerencja w ustalenia Borysa Johnsona po Brexicie jest kosztowna, czasochłonna i przynosi jedynie minimalne korzyści. Wysiłki Wielkiej Brytanii zmierzające do wynegocjowania częściowego przystąpienia do jednolitego rynku mogą okazać się trudne i długotrwałe. Ostatecznie może lepiej byłoby jednak w pełni powrócić do Europy, w tym do wspólnej waluty i coraz ściślejszej Unii, roszcząc sobie również brytyjskie miejsce przy najważniejszym stole Unii i zabezpieczając długoterminową spójność i stabilność Zjednoczonego Królestwa w tym procesie. I tak nagle ubieganie się o pełne członkostwo może nagle wydawać się zarówno szybkie, jak i strategiczne z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Sondaże opinii publicznej wskazują na przyspieszenie rozczarowania Brexitem, nawet wśród byłych zwolenników Brexitu. Niedawny sondaż YouGov wykazał, że 51% opowiada się za ponownym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Jeśli zatem ta tendencja się utrzyma, przywódcy Partii Pracy z pewnością zostaną zachęceni do większej odwagi. Można przypuszczać, że do czasu następnych wyborów powszechnych w 2029 roku inne partie polityczne, takie jak Liberalni Demokraci, Szkoccy i Waliści Nacjonaliści oraz Zieloni, a także Sinn Féin i Partia Sojuszu w Irlandii Północnej, będą zadowolone z pomysłu członkostwa Wielkiej Brytanii w bardziej federalnej Europie. Izbę Lordów również można nakłonić do takiego poparcia. Gdy Wielka Brytania ewentualnie złoży wniosek o przystąpienie na mocy artykułu 49 TUE, Komisja rozpocznie proces kontroli w celu oceny przydatności Wielkiej Brytanii jako państwa członkowskiego. Wśród kwestii podniesionych przez Komisję z pewnością znajdą się zapytania o demokratyczną legitymację brytyjskich instytucji, w tym Izby Lordów, oraz wiarygodność rządu Wielkiej Brytanii w odniesieniu do prawa międzynarodowego, zwłaszcza EKPC. Głównym zmartwieniem instytucji Unii i jej państw członkowskich będzie zapewnienie, że brytyjski zwrot ku Europie będzie miał dwupartyjne poparcie w Westminster i parlamentach regionalnych w Belfaście, Cardiffu i Edynburgu. Można mieć więc wątpliwości, czy Komisja uniknie uwag na temat tego, w jaki sposób reforma wyborcza Izby Gmin w celu wprowadzenia reprezentacji proporcjonalnej mogłaby wywołać ponadpartyjne podejście do Europy. Reszta Europy będzie również szukać oznak brytyjskiego porozumienia konstytucyjnego w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej, które jest trwałe. Przystąpienie Wielkiej Brytanii do Unii będzie musiało być pewne i trwałe. Artykuł 50 nie powinien być nigdy ponownie używany, przynajmniej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Już teraz Komisja i Rada Europejska poświęcają wiele uwagi zgodności brytyjskiego modelu gospodarczego z przeważająco socjaldemokratycznym charakterem kontynentalnej Europy. Singapur nad Tamizą nie zostanie przyjęty jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Przypomnę, że artykuł 49 wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich oraz poparcia każdego parlamentu narodowego. Groźba referendów ratyfikacyjnych jest duża, w tym we Francji. Poszczególne państwa członkowskie przyniosą do stołu negocjacyjnego własne skargi na Wielką Brytanię. Na przykład Hiszpania w sprawie Gibraltaru, Cypr w sprawie suwerennych baz, Irlandia w sprawie Irlandii Północnej i tak po kolei.
Francja, kluczowy gracz bez wątpienia, będzie nalegać, aby Wielka Brytania w pełni podpisała się pod systemem azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej. Jest zatem niemal pewne, że Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić referendum, aby poprzeć decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ważne będzie zapewnienie, aby kampania referendalna była prowadzona w miarę możliwości na bazie nowo wynegocjowanego traktatu akcesyjnego, który został już zatwierdzony przez parlament w Westminsterze. Kolejny plebiscyt, w którym strony kłócą się o fałszywe wiadomości, fundamentalnie błędne przekonanie na temat natury projektu europejskiego i fałszywe obietnice dotyczące jego przyszłości, wywołałoby prawdziwy niepokój w Brukseli i innych stolicach europejskich. Wielka Brytania zapewne kiedyś obudzi się i zobaczy Unię Europejską taką, jaką naprawdę jest, z niewykorzystanym potencjałem i wszystkim innym. Odwołanie się do lat Brexitu jest bezcelowe. Jeśli Wielka Brytania powróci do Europy, dołączy do nowej, bardziej złożonej i kompetentnej Unii, a nie do czegoś, co zostało utracone i odeszło na zawsze. Przejście przez ten młyn procesów akcesyjnych Unii Europejskiej dla Brytyjczyków da szansę zobaczenia siebie takimi, jakimi widzą ich wszyscy inni w Europie. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten bardzo długi i zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu być może nawet nudnawy odcinek, ale myślę, że jest to na tyle ciekawy temat, że warto było go poruszyć na moim kanale. Jeżeli zgadzacie się z tą opinią, a jesteście tu po raz pierwszy na moim kanale, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Natomiast wszystkich moich stałych widzów i słuchaczy zapraszam jak zwykle do pozostawienia komentarza. Jak sądzicie, czy Wielka Brytania postanowi wrócić do Unii Europejskiej? Ja jestem pewny, że na razie nie. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja, najlepszym kanale na YouTube w kwestiach emigracji i życia poza granicami Polski. Trzymajcie się ciepło. Cześć!